Tak więc ludzie, dzisiaj mam dla Was poradnik, jak dodawać mody i jakie są warunki tego, aby te mody w ogóle mogły działać. Tak więc, po pierwsze, musimy mieć wersję gry nie nowszą niż 0.0.60, czyli po prostu 0.60 w skrócie. I ja dodaję teraz na przykładzie Ursusa C330. Tak więc, usuwamy sobie AquaTrans lub jakiś inny plik, zależy pod jakim jest przypisana maszyna. I dodajemy po prostu rozpakowaną tą maszynę, która jest, ale musi być zrobione to w ten sposób, żeby po prostu to było zrobione tak, że kiedy klikniecie, nie otworzy Wam się to, tylko to. Czyli po prostu wyciągacie to z tego, inaczej mówiąc. I ma to wyglądać tak, po dodaniu do gry, po prostu ma być gdzieś tak w plikach, bo inaczej nie będzie Wam czytać gra. Tak więc, macie już AquaTrans dodane i lecimy do Lucky Patchera. Klikamy przebuduj i zainstaluj SD Card. I szukamy tego folderu, w którym mamy naszą grę z dodanym modem. Klikamy, przebuduj, podpisz przy użyciu testowego. Tak więc, jak już nam się przebuduje, klikacie to samo, co ja. Nawet jeżeli nie macie zainstalowanego, to lepiej się upewnić. A jeżeli macie, to odinstalowujecie i instalujecie tą wersję. Na potrzeby dogrania głosu teraz, podczas montażu, wyciszyłem całkiem moje komentarze z gry. Ogólnie tutaj Wam pokazuję, że mod działa, zaczepy i tak dalej. Później próbuję jeszcze przodem podjechać do tej przyczepy, co się kończy niepowodzeniem, bo tu jest zaczep kulkowy. A to ma po prostu suwowy, czyli że jest taki suwaczek. A teraz Wam wyskoczy na ekranie. Oczywiście nie wyskoczy Wam, no nie wyskoczyło Wam, takie jak jest w realu, tylko coś na wzór i musi być taki. I oczywiście nie działa to do maszyn typu kultywator, co się za chwilę okaże, ale działa już na przykład do przyczep i nie pamiętam jak to się nazywało. Rzutnik, tylko przetrząsacz. I działa to na przykład tam, gdzie jest pokazane to w poprzednich filmach. Także dzięki za oglądanie i to by było na tyle z mojego komentarza.